Cześć, witajcie, z tej strony Jachu w kolejnym odcinku z Battlefielda 2042. A dzisiaj proszę Państwa DICE nareszcie przemówiło. I to przemówiło w takim tonie, którego byśmy się chyba raczej spodziewali już od kilku lub też kilkunastu dobrych dni. Wrócili oni po świętach proszę Państwa i zapowiedzieli generalnie co się będzie działo w następnych dniach, w następnych tygodniach z Battlefieldem 2042. No i czego możemy się tak naprawdę spodziewać w tym nadchodzącym czasie. Nie wiem czy miało to swój jakiś związek z tym jak gorąco dzieje się obecnie wśród ich konkurentów pomiędzy między innymi Activision, które zostało tutaj, będzie skupywane i cała transakcja zakończy się w czerwcu przyszłego roku, ale to tak generalnie może miało też swój jakiś wpływ, będąc takim katalizatorem bezpośrednio na sytuację, jaka panuje oczywiście w DICE, no a może oprócz tego te sytuacje troszeczkę kontrowersyjne, które miały ostatnio miejsce z jakimiś wpisami i tak dalej, między innymi z tym, co się działo na Reddicie. Być może jest to też wpływ jakiś Markusa Lechto, który jakoś pchnął Dice do tego, aby zaczęło w końcu mówić i dzielić się z tym, jakie mają plany na po prostu dalszy czas, na to, jak po prostu naprawić tego Battlefielda 2042, lub też zmienić, zmodyfikować jego, można powiedzieć, strukturę, tak aby była troszeczkę bardziej przystępniejsza do tego, co było wpierw zapowiadane. Ale do rzeczy, proszę Państwa, przedstawię Wam dzisiaj wszystko to, co Battlefield Direct Communication zapowiedział na Twitterze. Jutro odbędzie się m.in. update, o tym sobie porozmawiamy i o tym, co będzie w dalszej przyszłości również zmieniane, wprowadzane, aktualizowane. No generalnie, żeby nie przegapić tych kolejnych informacji z Battlefielda 2042 i co się będzie zmieniać, no to zachęcam do stawienia łapki w górę i subskrypcji na kanale, aby tego nie przegapić, no i żeby te informacje mogły po prostu docierać do jak najszerszej społeczności Battlefielda. A teraz zaczynajmy. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Przejdźmy do patcha 3.2, który jest zaplanowany oczywiście na jutro. No i on będzie generalnie skupiać się na takich drobnych poprawkach i ulepszeniach gry, które skupią się na stabilności. Na stabilności, która była też w ostatnim czasie takim tematem mocno poddawanym dyskusji. W kolejnym update 3.3, który już będzie trochę bardziej takim rewolucyjnym, zmieniającym troszeczkę generalnie strukturę Battlefielda i taką magistralą, taką główną drogą na etapie naprawy gry. Pojawi się ona w połowie lub też pod koniec lutego, zależy jeszcze to jak wyjdzie. No i będzie zawierać otwierzoną tablicę wyników, którą między innymi macie tutaj teraz na ekranie. No i dalsze zmiany, nad którymi pracują od czasu powrotu po świętach. Także można powiedzieć, że przez ten ostatni tydzień wzięli się trochę do roboty i zbierają, poprawiają rzeczy, które Markus Lech to między innymi im zaopiniował, zaadresował, jak przedstawiałem w poprzednich odcinkach ta tablica wyników wygląda tak, jak pewne koncepty ludzi ze społeczności, bo mamy tutaj stary typ tablicy wyników, czyli taką, można powiedzieć, hybrydę. Mamy tutaj miks informacji, można też powiedzieć, bo jest zwykła tablica wyników z listą graczy no i z liczbą botów. Tutaj to też będzie jakoś tak ładnie odseparowane. Do tego oczywiście będzie nasz wynik, nasze zabójstwa, asysty, reanimacje, zdobyte flagi, no i obronione flagi. Brakuje tutaj za to ekranu, w którym będziemy widzieć nasze zgony. Nie wiem, czy widzicie. Zgony będą widoczne po lewej stronie, natomiast innych graczy nie będziemy mogli jakoś podejrzeć, tak? No ale po lewej stronie są te wszystkie rzeczy, które były do tej pory, a więc nasza informacja o naszym tagu gracza, jaki mamy poziom, jaki gramy tryb, jakie flagi są przyjęte, jakie jest stopień przejęcia sektorów, zdobycia tiketów, no i baretki po lewej stronie. Jeżeli chodzi natomiast o dobieranie graczy, czyli matchmakingu Fallout Warfare i o VoIP na wszystkich platformach, to obie rzeczy są na ich radarze, na ich celowniku. Dzisiaj nie ma niestety żadnych aktualizacji dotyczących tych dwóch elementów, no ale chcą wszystkich zapewnić, że nadal są one przed nimi i będą dalej się jakoś temu przypatrywać. No i jeżeli będą już mieli gotowe jakieś rzeczy lub też plany, to udostępnią nam je za pośrednictwem m.in. tego konta Battlefield Direct Communication. Wydajność gry. Nasze zespoły nadal analizują dostępne nam dane i opracowują dalsze optymalizacje, które umożliwiają grze jak najlepsze wykorzystanie Twojego sprzętu. W każdej aktualizacji będą wprowadzać duże i małe zmiany, które mają na celu rozwiązanie problemów i poprawę doświadczenia w takich ala transzach. Tak? W takich transzach, żebyśmy poczuli minimalną różnicę z każdą kolejną aktualizacją, a nie czekali jeszcze ten miesiąc dwa, zanim to wszystko ulegnie diametralnej poprawie. Także wszystko w tym aspekcie będzie cały czas skultywowane, żeby dojść po prostu w końcu do tego pewnego elementu, z którym będzie już wszystko bezpośrednio zrobione, tak jak wcześniej zaplanowano. Zmiany dotyczą, proszę Państwa, także XP, które zostaną wprowadzone w tym updatecie m.in. 3.2 w portalu. Całość punktów zdobywanych przez nas na minutę we wszystkich trybach w portalu będzie ograniczona do 300. Jest to limit zwiększony, tak, do 300. W zależności od tego, jakie opcje będą przez nas ograniczone lub też jak daleko posuniemy się w ustawianiu tych naszych poszczególnych generalnie asetów, będziemy mogli mieć albo pełne, albo takie moderate, czyli takie można powiedzieć pośrednie, albo całkowicie poddane restrykcjom. Progresję w trybie portal. Progresja będzie od teraz po prostu zależniona od tego, jak bardzo skustomowane będą wszystkie nasze opcje, co też prezentuje m.in. ta grafika na przykładzie. No i w miarę upływu dalszych aktualizacji będą też informować o wskaźnikach, które będą nas informować, gdzie możliwe są jakie elementy progresji i dołączając na jaki serwer, jak to wszystko po prostu będzie wyglądać. Mam nadzieję, że jakkolwiek wpłynie to na sytuację między innymi z graczami, która jest tendencją spadkową, no i jakkolwiek po prostu poprawi to sytuację Battlefielda 2042 i będzie jakimś takim małym światełkiem w tunele, jeżeli chodzi o prognostyk z serii, która, można powiedzieć, ostatnio no nie miała dobrego czasu za sobą. Natomiast ode mnie dzisiaj to wszystko, dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam na kolejne odcinki. Dajcie znać co tym wszystkim sądzicie w ogóle. Ja jestem Jachu, do zobaczenia, cześć!